Witajcie, z tej strony Teresa Firkowska. Witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Dzisiaj jest pierwszy przymrozek i naprawdę jest szaro, właściwie tak biało. Pokażę Wam, super to wygląda, aczkolwiek to nie lubię zimy po prostu. Oglądajcie sobie piękne widoki z samego rana. Zobaczcie, jak pola są oszronione. Piękny widok, prawda? Pochodzimy chwileczkę. No i chcę Wam powiedzieć, że ostatni filmik, jak byłam na spacerze w lesie, to mnie kilka rzeczy tam zainspirowało i oczywiście, tak jak powiedziałam, chcę coś zrobić związanego z lasem, więc myślę, że z ciekawością będziecie oglądać. Mianowicie wcześniej Już wcześniej zawsze jakieś tam patyki, gałęzie zbierałam, więc jak remontowaliśmy stodołę, to mnóstwo na tej stodole było, znaczy mnóstwo, nie mnóstwo, tylko nie na stodole, jejku, te krajobrazy piękne, te widoki mnie tak rozpraszają, że nie myślę. No ale chodzi o to, że przy stodole rosło mnóstwo chaszczy, krzaczorów, jakichś gałęzi. Ja to zbierałam i w stodole sobie gromadziłam. I na dzień dzisiejszy mam dużo materiałów zgromadzonych w stodole, którymi właśnie, z których korzystam i robię dziwne i ciekawe rzeczy. Więc jak spacerujemy chwileczkę, pójdziemy do stodoły i zapakujemy kilka fajnych korzeni, które właśnie pod stodołą wykopałam. Z myślą właśnie o tym dniu, że coś ciekawego muszę stworzyć z nich. Więc na pewno dzisiaj las w roli głównej. No i oto moje korzeniowe skarby. Wybiorę sobie ze 2-3, żeby oczywiście Wam kilka wariantów pokazać. O, ten jest fajny. Ten jest super, na pewno się przyda. Więc widzimy się w pracowni. Czekam na Was. Do zobaczenia. Witam w mojej pracowni. Przyjechałam po kilku godzinach szukania fajnych grzybów, bo po prostu oczywiście po tym spacerze do lasu dostałam weny twórczej. Jest taki kawałek w tym filmie Spacer do lasu, taki kadr, w którym pokazuję taki a la korzeń omszony i tam grzybki na nim rosną. Po prostu to był bodziec do tego, żeby to dzisiaj nagrać i Wam pokazać, co fajnego można zrobić z takim właśnie, z taką wizją, takim wspomnieniem z lasu, z taką, no można to w różny sposób przerobić. Oczywiście ja teraz tworzę tak pod kątem tych wszystkich świętych cały czas, no bo jeszcze mamy ten czas październikowy, więc bardzo dużo jest naturalistów, takich jak ja, którzy kochają naturę, no i chciałam zrobić coś pod tym kątem, coś naturalnego, nawiązującego do trochę leśnego klimatu, a zarazem takiego, co można by było wykorzystać właśnie czy na pomnik. No też można
tak naprawdę wykorzystać jeszcze w różnych innych okazjach. Nie musi być to koniecznie na pomnik, ale pokażę Wam trzy fajne warianty. Sami zadecydujecie, do czego to miałoby być. Czy to fajna kompozycja do położenia sobie w ogrodzie, czy upominek dla kogoś, czy też właśnie na ten pomnik. Więc no mam takie fajne grzybki, różne. Pokażę Wam, jak będę macować. No jeszcze nawet takie, o, takie też kupiłam. Więc myślę, że to będą po prostu fajne takie imitacje naturalnych rzeczy. I oczywiście te korzenie, które dzisiaj przytargałam. Więc tak, zaczynamy. Pierwszą opcję na korzeniu coś ciekawego zrobić, tak? Więc tak naprawdę powiem tak. Ja tak za każdym razem, jak coś tam Wam pokazuję i tworzę, i ja nie wiem, nie mam koncepcji, nie mam w ogóle, nie myślałam nawet na ten temat, co bym tu robić. Ja nigdy nie myślę wcześniej, bo po prostu zawsze mnie taka rzecz inspiruje. Ja po prostu patrzę, obserwuję i się zastanawiam, jak to fajnie zaaranżować. Więc obserwujcie, co z tego wymodzę. Zapraszam do oglądania. No i już, pierwszą kompozycję mamy. Proszę, spójrzcie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Jestem ciekawa Waszej opinii. Biorę się do dzieła. O! Fajny korzeń. Zobaczcie. Super. Super.
spójrzcie, oto następna kompozycja, którą zrobiłam na korzeniu. Tak to wygląda. Kolejny korzeń. No i słuchajcie, jak patrzę na tą kompozycję, to normalnie wioska z perfum. Mi się w głowie jakoś... Nie wiem, o co chodzi, ale ja lubiłam smurfy. Zobaczcie. Oto moja kompozycja numer 3. Czy macie takie same odczucia, że to taka trochę bajkowa kraina? Taka smurfowa? Naprawdę jesteśmy całe życie dziećmi, więc ja się z tego nie wstydzę. Oczywiście pokażę Wam zaraz zbliżenia. Dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie, za takie piękne naprawdę komentarze. Super, naprawdę jesteście najlepszą widownią, jaką mogłam sobie znaleźć. Także dziękuję bardzo.